wielkość człowieka. Kryje się w tym, jak postępuje. Jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to... Fajnego kapitana. Uncharted i Bańka. I lejemy. Ilu was tu jeszcze? Wszyscy? Jeszcze. I butelką. Duży przyszedł. Dzień dobry. Jezu, duży pan. Skąd się tu wziąłeś? I lecimy. Raz, dwa, trzy. Aj, nie wyszło. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. I poprawka, nie? Nie wstawaj! Proszę. No dobra, i teraz co? Okej, to jest ze mnie. Super, ale udało im się tam, nam się ich trochę zlać. O, szczury biegają na tym statku. Tam są drabinki jakieś i tam jest jakaś... Okej. Tu nie wejdę, bo jest zamknięte. Muszę do tej drabinki niestety. Banał. Nie da się tak, czyli trzeba tędy. Spróbujemy tędy. A, nie da się tak. Okej. A, tu można bokiem. Dobra, rozumiem już. Jak ciach. Tutaj. I idziemy. Yeah.
lecimy teraz, co my? Ten? Tutaj? Dobra, okej. Tak jest, o to chodzi. Pusta. No jasne, że pusta. Tylko pytanie, czy jesteśmy na pełnym morzu, czy jesteśmy w porcie? Ale chyba jesteśmy w porcie, bo byśmy słyszeli, że ten... że tu się coś dzieje. O, szlak! A, jesteśmy na jakimś... u, kurka wodna. Gdzie ja jestem? No właśnie. Jakiś cmentarz, że wszystko statków. Super ekstra. Cholera. No to do roboty. No. No to do roboty. No to tu będziemy dużo ginąć. Co za miejsce. Cholera. Robię postępy. Tylko gdzie my się chcemy tu stąd dostać? Nie za bardzo rozumiem. A, tak. Gdzie teraz? Czyżby tam? Nie? Pytanie, czy mogę zejść do tej wody? Chyba nie bardzo, nie? Spróbujmy do samej góry. Czy rozumiem, że tam się chyba muszę przedostać dalej do tego statku, tam gdzie widać te światła, ale nie mam za bardzo pomysłu jak. Dobra, zaryzykuję i zeskoczę do wody. A, czyli można pływać w wodzie, okej. Okay. I tu się nurkuję pod przeszkodami, dobra. Okej, okay, tu jest koleś. No nie jest fajnie. Widzę cię, stary. Nie odwracaj się. Nie odwracaj się. Okej. Wiesz, że możemy tu na nikogo nie wlazł. Tu jest dwóch i trzeci jest tam na łodzi. Super. A ja nie mam żadnej broni. Rewelka. Nie przejdziemy tutaj. Dobra, cofnijmy się tutaj. I obejrzymy, co tu jeszcze, którędy można tutaj obejść. A, czyli tędy się nie przejdzie. Okej, okay, rozumiem. Czyli to jest tylko jedna droga. Świetnie, super. Wiem, że gdzieś tu jesteś.
Okej, tu idzie koleżka. Może się go uda ściągnąć do wody. Chodź do tatusia. Super. Tam jest jeden gość na górze, przy tym reflektorze. Tu jest jeden, którego moglibyśmy zdjąć bez większych problemów. Dwaj z głowy. Została cała masa. Dobra, gdzie my idziemy teraz dalej? Pewnie trzeba sprawdzić te łodzie, nie? Czy sali nie jest na którejś z łodzi? Więc pójdziemy sobie. Poczekam, aż tamten się schowa. Pójdziemy tutaj. Coś było, ale mi spadło pod... Karabin snajperski. Tylko czy ja potrzebuję karabin snajperski jeszcze? Tam jest dwóch kolesi. Mam granatnik. Tu jest granatnik na dachu. Cholera! Duża rozruba się robi, jak się tego nie przemyśli dobrze. I gorzej, że trzeba wszystko iść od nowa. I to nie jest dobre. No dobra. Ile to potrwa, niestety. Zanim to z powrotem uczukamy. Cześć, koleżko. Chodź do tatusia. Idź sobie ty tam. Dobra, poszedł sobie. Mogę lecieć za tym. Dwaj z głowy. Została cała masa. Tam jest na tym następnym statku kilku. Pewnie tam trzy się będzie przedostać. Dobra, ten tam idzie, to tam tego sobie zdejmiemy. Zrobimy tak jak wtedy. Tu. Tam jest trzech. Dobrze byłoby im się schować. Tam jeszcze dwóch jest. Kurczę, ile ich tu jest? Dwóch też warto by było zdjąć. I tego jednego na tym. Mam czy mocno pilnują tego. Tego terenu. A musimy tam dostać, tak? Prawdopodobnie.
No nie da się bez. Nie da się bez za ciężkiej awantury, no. Jeszcze pomysł. Cholera. Dobra. Działko. Omra, 6. Brać go. No dobra, no wygląda na to, że tu jakoś to częściowo przynajmniej poszło. To za Saniego! Bo wszyscy. Są chyba wszyscy. No dobra, to poszło zgrabniej, niż myślałem, że pójdzie. Tylko teraz, że nadal nie mam, jakby nadal nie mam pomysłu, gdzie dalej. Okej. Okay. Okej, może tam właśnie.
Blisko czego? Tu można było dołem wejść. Ich porobić, okej. Okay. Rozumiem. Może po tych oknach można było wejść. Chyba nie bardzo. Nie tędy. Bo ewidentnie muszę się dostać tam na górę. Tylko jak? Za bardzo pomysłu. Jak tam wleść? Tędy chyba też nie przepłynę. Chyba, żebym musiał tu gdzieś jeszcze zanurkować. Nie mam tu w ogóle pomysłu dalej, moi drodzy. Gdzie tu będzie teraz dalej? Tędy się nie da tu wejść na górę? W żaden sposób? Chyba nie. Ale mnie ciachnął snajper paskudny. A właśnie patrzyłem, gdzie dalej. No dobra. Tu by się przydała na pewno... Mamy karabinek. Jak tam wejdziemy, to będą snajperze. Że na pewno przydałby się... Może niekoniecznie karabinek. Karabin snajperski albo ten granatnik. Czyli trzeba się cofnąć po granatnik, niestety. To jest karabin snajperski. Byłby jakimś rozwiązaniem. Ale tu jest granatnik. Mamy 6 pocisków do niego. Tam jest chyba jeszcze jeden, także warto by było po niego wejść. Dobra, innego wyjścia nie ma. Właśnie, tam trzeba wejść.
Zobaczyłem to przed chwilą. Dobra, jestem blisko. Dostał ten ostatni. O właśnie. Nie wygląda zbyt groźnie. Opa. Nie wygląda zbyt groźnie. No co jest? Nie mogę się przesunąć. No właśnie. Zrzucił mnie skubany. Nie wygląda zbyt groźnie. Sorry, stary. No dobrze, to wygląda na to, że część drogi mamy za sobą, ale przed nami jeszcze całkiem konkretna część drogi, aż do tej sterówki. Myślę, że to będzie idealne miejsce, żeby się rozstać i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Hej, hej. Wielkość człowieka. Kryje się w tym, jak postępuje. Jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną.